Masz białe, jaki debiut chcesz? Proszę, kto chce ze mną zagrać, niech mnie wyzwie do gry. A jak z francuską, Maksiu? A, umiesz grać francuską. Cóż to jest za wariant? A, może tak? No Maksiu, no tego, pan Szachutek. Oj, 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 oj. No trudno, nie dam. Maksiu, nieładnie tak mnie atakować. Ja do ciebie z sercem, a ty... O, proszę. Jakie wymyślasz tu chołupce. No teraz się zlitowałeś nade mną chociaż. No nie, no tak to się nie będziemy, Maksiu, bawić. Tu Maksiu, uważaj na F3. Maksiu, mówiłem, uważaj na F3. Rewanż, Maksiu, jeszcze jedną zagramy. Kto chce jeszcze zagrać, zachęcam. Myślę, że tego piona odbije. Taki hitrus? Taki hitrus, Maksiu. I co ja, Maksiu, z tobą zrobić, jaki taki niemiły dla mnie? Proszę bardzo, kto chce zagrać, zapraszam do gry.
Uważaj, Maksiu, na wieżyczkę. Szkocki gambit. No to trzeba było, Maksiu, szybciej mówić o ten szkocki gambit. Szkocki gambit. Tu zbije i tu. No ja zaglądam, kto chce ze mną zagrać tu. To kończymy transmisję. Maksiu. Jeszcze jedno, ostatnią, Maksiu, gramy. Graj. No jak, no dobra, niech będzie szkocka. Graj, Maksiu, szkocką. Tak? Chyba nie zbijesz na F7, Maksiu. Nie zbił, Maksiu, na F7. Zobaczmy, czy Maksio zna atak Maxa Langego. Powinien znać. Jednak nie. Oj, coś źle zagrałem, Maksiu. Oj, całe szczęście, Maksiu, że tam nie zbiłeś. Roszuję, szybciutko. Z prędkością światła. Tu nie daje wyjść konisiowi. Dobrze, że Maksio nie gra na bicia w przelocie. To miłe z jego strony. Oj, 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 oj. Tu nie mogę, bo koniś C3. Maksio dobrze gra. O, cofnę się. No prosimy, kto chce zagrać. No wody mam. No nie postawię. Nie postawię hetmana pod wieżę. Teraz zagram hetman D5. Też nie mogę. Myślę o krynicy. Panie Bartoszu, poważnie myślę o krynicy górskiej. To prawie Bieszczady. Podobało mi się w krynicy górskiej. Mówię, to prawie Bieszczady.
Teraz mogę coś wziąć. Dyrektor techniczny był w Krynicy, na nartach, w tej części, gdzie są słotwiny. No zaryzykujmy. Hotelu Irena Eris. W Słotwinach mieszkaliśmy. W części Słotwin. Tam, gdzie Słotwinka wychodzi z morza. No jo, i co mam z tym zrobić? A może tak? Jak szaleć, to szaleć. A może tak? Jak szaleć, to szaleć. Nie mam się hetmanem wyjść. Oj, oj, oj. A, koniec C4 mam. Całe szczęście, że mam koniec C4. Tu muszę uważać na Maciusia. W Krynicy byłem dawno, dawno temu na Pułaskiego. Bardzo mi się Krynica Górska podoba. Wziąłem hetmana. Wziąłem wieżę, wieża jest związana. Myślę, żeby na 10 dni czy 2 tygodnie pojechać na ulicę Słotwińską do pani Zofii. O, witam pana Romana. A panie Romanie, przepraszam, tak zapytam. Ten dentysta to kobieta czy mężczyzna? Panie Romanie. Muszę przyspieszyć. Tu chcę mnie, przepraszam za wyrażenie, wypunktować. Na koniec wisi. O, pani Romani, to powodzenia życzę. Mój kolega ze studiów ożenił się. Dziękuję, Maksiu, starczy na dzisiaj. Ożenił się z dentystką ze studiów. Też się u niej leczyłem. Piękna była, płowa włosa. Jakieś pytanie sprytne, to za 2 tygodnie, panie Romanie, zapraszam. Nie ma tego problemu ze mną. Proszę, jedno szybkie pytanie i kończymy. Dziękuję ci, Maksiu, jesteś bardzo miłym człowiekiem. Tu jest napisane, że graliśmy 5 dzisiaj. Maksiu.
No to życzę.